Cześć, tu kulturki, kulturki. Witamy was spod nory, czyli z koca. Coś tam norki. Liczy. Jakaś mucha się budziła, bo jest ciepło. Nie boję muchy. Maja, serio, much się boisz. No jakaś dziwna. Musimy ją wygonić. Poczekajcie. Dobra, mucha wygoniona. Chyba. Nie. Chyba. Ale nie słychać jej. Była taka pijana była. Pijana była. No pijana. Była taka dziwna, bo się tak obudziła w trakcie. Nie taka pip, pip, pip. Taka po prostu tak latała jakoś tak dziwnie. I nie chciała wyjść. Czyli taka no dobra, ale zaczęłyśmy się witać i nie skończyłyśmy. No. Cześć. 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 Tu? Cześć. Kulturki. Kulturki. Czyli? Ola. Maja. I mama. I mama. Kulturki. Kulturki. No to dobra, dziewczyny, pierwszy odcinek w nowym roku nagrywamy. Była długa właśnie przerwa w nagrywanku. Wesołego nowego roku. Szczęśliwego. Szczęśliwego, Majasz. Ale wesołego też. Ale szczęśliwy. Jak człowiek jest wesoły, to... To jest też szczęśliwy. Szczęśliwy i wesoły to prawie to samo. No prawie, niech takie będzie. Synonimy. No ale dużo radości wam życzymy i dużo książek. I dużo... I dużo... I słuchania nas. Bo my chcemy właśnie... Was rozweselić. Nowe, fajne odcinki. Chociaż wiem, że niektórzy nas nie lubią. Maja! Nasze odcinki... nie lubią? Mnie lubią. Bo wiem, dlaczego Maja tak zakłada. Musicie Maji udowodnić, że ją lubicie i musicie ten... Bo jak nie polubić, ocenić nasz kanał. Bo jak na, nie posłuchacie... Spotify'u. Ale o jakiej książce dzisiaj porozmawiamy na nowy rok? Ktoś powie, jaki tytuł? Kra i nie mamy! W krainie mamy, no dobra. W krainie mamy, ale tak nie do końca w krainie. W krainie kota. W krainie kota. Już zapowiadaliśmy ten odcinek jakiś czas temu. No niestety nie udało nam się go nagrać przez to, że mieliśmy przerwę. Jak każdy człowiek musimy się przygotować do świąt. Trzeba było odpocząć. Przygotować się do świąt. Trzeba było się jakieś zrelaksować. Tak. No trochę jakoś nam nie szły te rozmowy o książkach. No nagrywanko nam nie szło. No jakby słuchaliśmy, niby tam słuchaliśmy, no ale... No, czytaliśmy, dużo książek w ogóle przyszło na Mikołaja, na święta. Moje teraz wszyscy się cieszą, wiem. Będzie za niedługo druga część medycyny. Znaczy twoja anatomia. Powiem wam od razu tytuł, możecie sobie potem wyszukać. Maja nagle zapomniała, dobra. Okej, jakiś tam będzie tytuł. Będzie odcinek Fajny, mówić wam, fajny będzie. No dobrze. W krainie kota, to już znanej nam autorki, która się nazywa? Dorota Terlakowska. Dokładnie tak, więc już trochę wiemy, czego się spodziewać. Kotów, tak. Na pewno możemy się spodziewać kotów. Czarny. I na pewno możemy się spodziewać jakiejś magii. Nie i kotów, fantazji. Tylko kota. Bo akurat ta autorka bardzo dużo książek takich pisze o fantazji, które się dzieją w takiej krainie fantazji. Mamy no, na pewno nie są zbyt realistyczne. Ale zacznijmy od początku. Co to za kot? Co to za kraina? Nie, była taka pani. Ewa, która miała swojego męża Adam. I ona, kiedy miała Adam, dziecko, Ewa. Zjadła korzeń. Taki specjalny korzeń. Potem, jak jechali do urzędu, nawet dać było imię. Korzeniem? Korzeń. Że potem zjadła go... I zakiblaj się orzeń. Że myślała, że ona o tym śniła, ale potem go ten Adam... Że z brudnymi nogami wchodzi do łóżka i potem poszli do urzędu. I nazwali, zamiast nazwać Ale nie powiedziałeś, syna, że ona była w ciąży. Bo była w ciąży, okej. Okay. Zamiast nazwać swojego syna Janek, nazwali Jonek. Chodzi o to, że oni poszli do urzędu, oni się długo sprzeczali o imię, ale w końcu ten Adam, oni się zgodzili na imię Jan. I poszli do urzędu i tam był taki pijany koleś, który no urzędnik się opił do tego, że miał urodziny. I się opił, bo chciał dużo źle napić. No i dał im trochę. Miał urodziny, czy on miał jakąś rocznicę pracy? Czy urodziny? No może. I on się bardzo dużo napił. No i on no, się pomylił. Oni mu powiedzieli, żeby napisał Jan, a on napisał Jon. Jon. No tak.
Czyli potem... co, urodziła Ewa dziecko. Ewka. Ale Frewka. Też w nocy, jak była w ciąży, to zjadła korzeń. Korzeń. I tak wciąż nie wiedziała, czy to był sen, czy jawa. Nie wiedziała. Ale po tym, że miała brudne nogi, no to bardziej sądziła, że to była jednak prawda. No dobra, i był syn Jon. Ale mnie Jonik. Dalej ciekawi, co z tym kotem? I, bo ten Jonek miał jakieś dziwne oczy i dziwne włosy. Jakie dziwne? I dziwnie, bo i powiedział jej, jak miał kilka miesięcy, że w studni jest kot i się topi. W beczce jest kot. W beczce kot. Znaczy. No i ona tam takie poszła. Dziecko kilkumiesięczne, tak, co powiedziało? Powiedziało, że mamo, w beczce jest kot i się topi. Serio? No. Naprawdę? To małe dziecko? I najlepiej, że chyba tego nie powiedział, tylko w myślach to powiedział. Do ja niej. Myślałam, że takie dzieci to tylko potrafią płakać i spać. Nie. No i wtedy dzieciaki ta Ewa poszła. Dorośli. Mamo, i wtedy Ewa poszła tam i wskoczyła do tej beczki, tego kota wyłowiła, bo tam był taki ogromny czarny kot. I położyła tego dzieciaka na trawie. No i taka sąsiadka ich... bardzo niemiła. Ale było zimno chyba. Powiedziała temu... No właśnie, w śniegu. Adamowi, że ta Ewa jest jakaś... Ten, że zostawia dziecko na mrozie, że idzie do studni, że chlapi do beczki. Do beczki. I szuka kota. No i szuka kota. No ale co, znalazła tego kota? Faktycznie ten kot tam był. Mhm. Czyli co, to dziecko jej dobrze powiedziało. Mhm. Powiedziało, nie powiedziało, bo przecież takie małe dzieci nie potrafią mówić. Potrafią. Ale mnie jeszcze interesuje, jakie on miał dziwne oczy i włosy. Miał jedno niebieskie, drugie zielone i włosy marchewkowe. Nie, chyba nie miał niebieskie, tak, zielone. Niebieskie i zielone. Niebieskie i zielone oko miał. To bardzo był ciekawe dziecko. A włosy miał? Marchewki. W kolorze marchewki. No, ciekawe dziecko. I co to znaczyło, że on miał takie oczy i takie włosy? Nie wiadomo. Potem ten Adam mówił, a ten kot przypadkiem też tak nie miał? Go też tak miał. I był czarny, kondycjurem. No, a pamiętacie, jak wam opowiadałam o wiedźmach i że też sądzono kiedyś, że ludzie z innymi kolorami oczu to mają jakieś związki z magią? Mama to, czyli... ma związki z magią. Ja nie mam związków może z magią, ale też mam inny kolor oczu. Masz związki z magią. Na szczęście nie. I myślałam, że może dziewczyny też to będą miały, ale nie mają. No i dobrze. Myślałam, znaczy, że... może nam się zmieni? Nie, już chyba za późno. Ja już w waszym wieku to już miałam takie oczy różnokolorowe. A ja chcę mieć takie. Już w przedszkolu miałam. No ja to dobrze. Ja chciałam mieć zielone, bo zielone jest ładne. No, zielone to jest bardzo rzadki kolor oczu, ja ale lubię. Bardzo ładny. No, ale masz małe szanse. Chyba go... najczęstszy jest niebieski. Tak, najczęstszy jest... Brązowy, piwny jest najczęstszy. Ale... Naprawdę? Tak. Ale... Ten, u nas tylko jedna osoba w klasie ma taki... Zielony? Zielony. Mm. Taki wyrazisty. No właśnie, bardzo mało, tak. I tak samo rude włosy są bardzo rzadkie. Ale wiele osób sobie maluje na rudy. No tak, bo im się podoba. No dobra, ale co z tym Jonykiem? Tak, Jonykiem, dobrze mówię? Mhm. Jonykiem, co z Jonykiem? I co dalej z tą historią było? Jak zasnęli... Poszli do takiej krainy, gdzie zobaczyli taką babkę. Nie, i jeszcze jedna ważna rzecz, że oni postanowili, że jeżeli dziecko zamiast Jana jest Jonek, to kot zamiast kota jest kotyk. Kotyk. Tak. Kotyk, czyli kot też dostał swoje imię, kotyk. Tak. Okej, okay, no i no oni dobra. Poszli do takiej krainy. Ale jak poszli do tej krainy? Jakby oni zasnęli w tym śnie. I w śnie poszli tak. Gdzieś? Ale kto? Ta mama, Jonek, kotyk. I kotyk. Tak, i bez po prostu nie, ten Jonek złapał oboje ich za ręce, no i powiedział w drogę! I polecieli jakby. Taki bobas powiedział tak. W drogę. Okej, okay. I przeniesie się do krainy. Co to była za kraina? Ta kraina. Tam była taka pani, taka królowa. Cesarzowa. Cesarzowa, cesarz. I taki ten, który... Miał takie karty. Oni się przenieśli do krainy Tarota. Tarota. A co to jest Tarot? Tarot to takie karty, z których się wróży. Maja, ja w życiu w Tarota nie grałaś. Ale to się nie gra chyba. To się wróży. Maja mówi. To się wróży z tych kart. Ja chciałam mieć karty z Tarota, ale nie podobaliście. Maja uznała, że będzie potrafiła wróżyć z kart Tarota i bardzo chciała, żebyśmy jej
karty tarota sprawili. Mm. Może kiedyś sobie zakupi karty tarota i będzie mogła nam powróżyć. Ale no dobra, czyli tam było dużo nawiązań, tak? Do takich tarota, bo była cesarz, cesarzowa, tak? Takie karty w tarocie też są. Mm-hmm. No i co, o czym, po co oni się tam przenosili? No po to, żeby no... Nie, no, po nic. I wtedy oni tam mieli jakieś przygody tam, albo jakąś misję do wykonania. Ola, opowiadaj, teraz twoja kolej. Tak, to oni mieli bardzo różne przygody, ale no takie, no nie będę się już dawała w szczegóły, a mieli misję, żeby odnaleźć takiego księcia Teta. Teta. Aha. Księcia Teta. Teta. I co, i przez wszystkie te swoje wizyty w tej krainie kota, tam krainie Tarota, tam poszukiwali tego księcia? Tak, ale tylko chciałam by coś powiedzieć. Ta Ewa była sierotą i potem okazało się, że osoba, nie powiem kto, z krainy Tarota, bo były kilka królestw. Królestwo wina, królestwo pieniędzy, nie, królestwo mieczy. Było królestwo namuki, królestwo mieczy, królestwo kielichów i tego, i nie wiem, jeszcze jakieś było. Mhm. Jakieś pieniężne. Tak? Dukatów. Dukatów? Dukatów chyba. No i właśnie jedna królowa, jeden król z tych królestw był mamą tej Ewy. Lub tak. No. Rodzicami tej Ewy. Mhm. No to się takie robi ciekawe powiązanie. Nie, czyli Ewa była kto? Taką... Mogę nie, nie możesz. Okay. Czyli była taka ścieżka, tak? Z tego krainy właśnie, magii, Tarota, do ona krainy... Się boją, dla bezpieczeństwa jej ci rodzice wysłali do prawdziwego świata. Nieprawda, bo chodzi o to, że tam była taka bardzo zła tak. Pani. Ginel, no właśnie. I ona bardzo źle wszystko robiła. Bo ona... I po prostu ta jakby, ta jej mama Ginel. I ten tata bardzo rozłościli tą Ginel. I ta Ginel, nie, bo jakby ta Ginel pomyślała, że ta Ewa bardzo by się nadawała na jej na jakby, że ona będzie potem taką drugą Ginel. Mhm. Bo ta Ginel była taką bardzo zła. Czyli ona ją chciała wziąć na swoją następczynię. Naukę. Ona chciała ją wziąć na naukę. A ta królowa się nie zgodziła i ona porwała tą Ewę i wrzuciła do świata tego. Mhm. No ale tylko też powiem, że tak jak ona była... Ona była w sierocińcu, prawda? Tak, była w sierocińcu i ona wylądowała, bo to właśnie było dziwne, w ubraniu księżniczki z berłem i z berłem z taką koroną. Nie, z taką znakiem, opaską. Z taką opaską. No i tam był ten znak tego królestwa. Ale no co, no w takim normalnym świecie to nikt nie wiedział, o co chodzi, tak? Nikt nie wiedział, ale tylko potem ona... I wychowała się normalnie w domu dziecka i co, nic nie pamiętała, bo była malutka, prawda? No ale potem miała swojego brata. Ale no na razie nie opowiadajmy już tego. Ewa... A ze swoim synem, Jonykiem i kotykiem. Przedostaje się do krainy Tarota i ma tam misję do wykonania. A kotyk, tylko powiem, kotyk był najlepszym zwierzakiem Teda i on też był magiczny. Naprawdę? No. I był jeszcze wędrowiec, który był bardzo fajnym wędrowcem, bo on im powiedział o złotym ptaku, który ma jajko, które spełnia wszystkie życzenia. I on miał jedno takie miniaturkę tego jajka, które też spełniają niektóre życzenia. No i... I Maji się zamarzyło, że też będzie miała takiego ptaka, który znosi złote jajka i spełnia życzenia. To tak. Bo taki złoty ptak, on ochronił tego Teda, bo potem wszystko się dobrze skończyło. Wszystko. Ale to nie powiemy, jak się skończyło. Nie powiemy, czy... Czy Jonyk zmarł? Okej. Okay. Czy ta Ewa urodziła kolejne dziecko? Czy nie urodziła? Czy urodził jej wujek? Nie powiemy wam nic, żebyście nie myśleli, że ta książka jest jakimś zbiorem niestworzonych historii, które nie mają sensu, bo jest fabuła w tej książce, jest ciekawa historia, jest ta książka bardzo wciągająca, a najbardziej wciąga w tą krainę fantazji, prawda? Co wam się najbardziej podobało w tej książce? Mi się najbardziej podobało to, że był ten kot, który był tajemniczy. Ta
tajemniczy, powiem tak głośniej, żebyś nie. Ja, Maja, że ty nie lubisz kotów. Ja lubię koty. Lubisz? To Ola nie cierpi kotów. Naprawdę? Maja, mówię, że nas tajemniczy. Tajemniczy. Niczy. Iczy. No dobra, Maja, już. Tajemniczy kot. Dobrze, Olu, powiedz może, co tobie się najbardziej podobało? Że oni też mieli przygody w tym normalnym świecie. Tak? Mhm. A właśnie ja jestem bardzo ciekawa, jak ten Adam reagował, ten mąż. W ogóle nie tego nie domyślał? Zauważał, nie. On był lekarzem, prawda? No. I się w ogóle nie domyślał, że coś jest nie tak. No. A co, nie było go w domu często pewnie. Mhm. I nie zauważył. No. No w ogóle był za naukowym postawem na świat, że nie ma... A, że nie ma magii. No. Ani czarodziejstwa. On był taki szkiełko Joko, to się mówi, tak? Że, że tylko przez to, co widzi, to wierzy. Tak. A ona była taka... A wy jesteście jakie bardziej? Szkiełko i oko, czy bardziej serce? Szkiełko, oko, serce, też to. Ale że wierzycie w magię, czy nie wierzycie? Bardzo. Czy bardziej w naukę? Bardziej w naukę. No. Ale jednak jest tam trochę magii, czy nie ma? W magię też. Trochę też. Ola też wierzy ja w magię. Ja też wierzę w magię. Tak? Też tak wierzysz. Mniej niż w naukę, bo nauka... To jednak nauka. Nauka to jednak coś mądrego. A myślicie, że wszystkie rzeczy na świecie da się nauką wytłumaczyć? Tak. Tak. Czyli co, jednak nie ma magii? Jak? No wszystko da się wytłumaczyć naukowo. No tak. Większość rzeczy da się wytłumaczyć naukowo. Większość, sorry. No prawie wszystko. Komu byście poleciły tę książkę? Ja bym poleciła książkę od mojego wieku do mamy wieku. Nie powiem, jaki to jest wiek, więc... Mamie się podobała książka. Mama ma... Znaczy nie powiem ile, ale tak do 40 lat. Znaczy nie powiem ile, ale tak do 40 lat. Ja chciałam wam powiedzieć, że już to mówiłam w którymś innym odcinku o książce Doroty Tyrakowskiej, że ja naprawdę... To jest dla mnie odkrycie. Ja już to mówiłam, że to było takie dla mnie duże zaskoczenie te książki, bo ja ich wcześniej w ogóle nie znałam. I... Teraz z przyjemnością je czytam, bo bardzo mi się podobają. Mimo, że to książki dla dzieci, mimo, że to, znaczy takie, powiedziałabym, dla dzieci i młodzieży, to bardzo mi się podobają te książki. Żałuję, że ich wcześniej nie znałam, bo naprawdę są bardzo ciekawe. Jest tam właśnie trochę takich nawiązań, też można powiedzieć, do... Ja przynajmniej widziałam podobieństwo do Alicji w Krainie Czarów, ale Ola ma tą książkę jako lekturę, więc jak przeczyta Alicję w Krainie Czarów, to zobaczymy, czy znajdzie to podobieństwo z Krainą Kota. Ola, przeczytasz mi Alicję? Jest taka duda, że nie wiem. Na razie Ola się nudzi na Alicji w Krainie Czarów, ale może się wkręci. A na w Krainie Kota się nie nudziła. To myślę, że to jest też dobra rekomendacja dla tej książki. Że bardzo chyba szybko, to ja chyba czytałam tą książkę, tak? Nie, może nie. Może słuchaliśmy audiobooka? Słuchaliśmy audiobooka. Razem w samochodzie. Tak, ale chyba ja zaczynałam ją czytać, a później chyba zaczęliśmy audiobooka. Bo nie wiedzieliśmy, że jest audiobook. Tak, tak. Więc skończyłyście audiobooka, ale wcześniej ja czytałam wam tą książkę. Bo ja też pamiętam ją. I naprawdę to jest... Ciekawa autorka. Na pewno się jeszcze pojawi w naszym zestawieniu, bo jeszcze jest troszkę książek, zostało. A Maja się już wygłupia. Oli się rozwala Nora, więc już trzeba będzie chyba kończyć ten odcinek. Bo jak się rozwali Nora, to Ola już będzie poza tym światem. W krainie Nory. W krainie Nory. Dobrze, może kiedyś powstanie książka w krainie Nory, albo po prostu w Norze. I głównymi bohaterkami tych książek będę będą... ja i Nora. I ja. Może i ja nawet. Ale przypominamy, o jakiej książce był ten odcinek. Przypominam, Ola. O Oli dzisiaj było. Ola się bardzo ucieszyła z tego powodu, że było dziś... Maja, mów do rzeczy, a nie od rzeczy. No właśnie, w krainie kota. Dorota Tyrakowska, polecamy wam bardzo, szczególnie na takie
zimowe, chociaż ciężko powiedzieć, że są jakieś zimowe wieczory pod kocykiem, w waszych norach, z herbatką. To jest bardzo fajna książka, z którą można się przenieść do krainy magii. W norach. I w norach. W norach. Czekaj, zaśpiewamy naszą takie, wiecie, że piosenkę. Takie nory? Nie piosenki. Ale chciałam powiedzieć, że mi się tak skojarzyło, że nora, czy taki kocyk, zawinięcie się w kocyk, to jest jak taki gniazdko. Tunel przestrzenny. Gniazdko. Taki, jak to się mówi, że co przenosi... W... A wy? No tak, co się przenosisz. Jak to się nazywa? Kraina czasu? No nie wehikuł czasu, tylko taki właśnie... Tunel przestrzenny. Taki tunel czasoprzestrzenny, że można zawinąć się w kocyk i przenieść się do innej krainy, na przykład do krainy kota. Nie, do krainy miękkiego koca. Albo do krainy miękkiego koca. To przenieście się do takiej krainy, do jakiej chcecie. Przenoszę się do krainy koca! I mówię wam... Pa! Pa, pa. Chciałem nawet tutaj pod tym kocem. Do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia.